Witaj na moim kanale. Tego urządzenia naprawdę nie mogłem się doczekać i dziś sprawdzę, czy warto było kupić zszywacz na sprężone powietrze firmy Parkside. Jest to zszywacz na gwoździe oraz szywki. Możemy go używać do łączenia ze sobą przeróżnych materiałów, głównie drewnopodobnych. Z tym, że nie musimy nic nawiercać, żeby materiał nie popękał, ani nic wkręcać, a połączenie jest często niewidoczne. Wystarczy docisnąć urządzenie do materiału i nacisnąć na spust. Zszywacz musimy podłączyć do kompresora, ponieważ to powietrze oddziałuje na tłok, który wbija zszywkę przy najmniejszym wkładzie siły z naszej strony. Instrukcja zaleca pracę z ciśnieniem od 4 do 7 barów, maksymalnie 8. Do magazynka możemy włożyć 100 sztuk gwoździ lub zszywek i widzimy, ile ich jest przez przezroczystą plastikową szybkę. Oprócz urządzenia i instrukcji w zestawie mamy 1000 sztuk gwoździ oraz 1000 sztuk zszywek, ponadto okulary ochronne i olej do urządzeń pneumatycznych. Głębokość wbijania regulujemy pokrętłem u góry. Myślę, że ten zszywacz będzie mi jeszcze służył podczas wielu wykonywanych prac przeze mnie. Jego plusy to niska cena, mała waga i do pracy nim wcale nie potrzebujemy jakiegoś dużego i drogiego kompresora. Dzięki za obejrzenie filmu. Zostaw łapkę w górę, a więcej już w kolejnych odcinkach. Cześć! Nigdy nie kieruj gotowego do pracy zszywacza na siebie lub inne osoby.